Chemia to nie tylko wzory chemiczne, symbole, reakcje, to jest również doświadczenie. Najbardziej w chemii jara mnie to, że mogę iść do laboratorium, syntezować nowe związki, które mogą być w przyszłości pomocne ludziom chorym na nowotwory. Interesuje mnie właśnie chemia, która jest wykorzystywana w medycynie, w farmacji. Od zawsze lubiłem zwierzęta, dlatego chciałem zostać weterynarzem. Jednak życie ułożyło mi się troszeczkę inaczej. Teraz studiuję chemię, ale chemia to właśnie między innymi leki i nie tylko dla ludzi, również dla zwierząt. Właśnie w tą stronę chciałbym pójść ze swoją pracą naukową. Ilu chemików, tyle osobowości tak naprawdę. Natomiast na pewno istnieje coś takiego jak predyspozycje do bycia chemikiem. Te predyspozycje moim zdaniem sprowadzają się nie tylko do zdolności uczenia się, ale te predyspozycje to również takie rzeczy niemierzalne, niematerialne, jak na przykład intuicja, którą nie da się, powiedzmy, obliczyć, natomiast ona bardzo, bardzo pomaga przy przewidywaniu jakichś zdarzeń. Z biegiem czasu chemia na tyle mi się spodobała, że teraz jestem doktorantką i realizuję w swojej pracy wiele projektów badawczych. Między innymi syntezuję kompleksy złota oraz pochodne ferelenu, które wykazują właściwości fluorescencyjne. I właśnie ze względu na ten fakt mogą znaleźć potencjalne zastosowanie jako barwniki, jako znaczniki fluorescencyjne czy w technologii OPET. Naszym wiodącym kierunkiem jest oczywiście chemia, ale proponujemy również bardziej specjalistyczne kierunki, takie jak analityka chemiczna czy chemia kosmetyczna. Możesz studiować u nas na studiach licencjackich, magisterskich bądź doktoranckich. To, co nas wyróżnia, to studiowanie w małych grupach studenckich. Pozwala to na bliski kontakt studenta z prowadzącym. Podczas zajęć studenci pracują w zespołach, w grupach czteroosobowych, czasami mniejszych, czasami również indywidualnie, dzięki czemu mają bezpośredni kontakt z prowadzącym i mogą zainspirować się jego pracą. Im więcej wiemy na temat chemii, tym więcej zostało jeszcze do odkrycia. Jednym z bardzo ważnych zadań nas, wykładowców, jest pobudzanie kreatywności młodych ludzi i otwieranie ich umysłów. No zdecydowanie nie jestem gadżeciarą, jeżeli chodzi o smartfony, najnowsze laptopy i komputery, ale jeżeli chodzi o zastosowanie właśnie najnowszych aparatur i sprzętów w laboratoriach, takich jak mikroskop sił atomowych czy skaningowy mikroskop elektronowy, daje to nam możliwość oglądania niesamowitych rzeczy, obiektów, które mają już nawet po parę nanometrów. Współczesna chemia to również nowoczesne techniki badawcze. Studenci naszego wydziału od najmłodszych lat mają możliwość wykorzystywania tych technik. Na przykład mogą pracować ze skaningowym mikroskopem elektronowym wartym 2 miliony złotych. Co to znaczy być dobrym wykładowcą dla mnie? No to przede wszystkim być przyjacielem dla studentów w trakcie wykładów i zajęć laboratoryjnych, ale również oznacza to bycie właściwym egzaminatorem, wymagającym, ale jednocześnie sprawiedliwym. Tak naprawdę studiowanie chemii to nie jest tylko i wyłącznie uczenie się i nie odbywanie laboratoriów. To jest tak naprawdę szersze spojrzenie na zjawiska przyrodnicze, na to, co się dzieje w przyrodzie i umiejętność wpasowania tego, co się uczymy na chemii, teoretycznie do tego, co tak naprawdę co się w realu dzieje. Jeżeli jesteś precyzyjny, dokładny, a równocześnie kreatywny, o szerokich horyzontach, pasujesz do naszego wydziału jak jod do skroni. Jeśli myślę o chemii, to myślę o swojej pasji, o swojej przyszłości, o swoich alternatywach. Czuję, że to jest dobry wybór.